Chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć troszkę o roślinach in vitro, ale także o roślinach tradycyjnych koszyczkowych. W ramach wprowadzenia do tego, czym się zajmuje moja firma, produkujemy rośliny akwariowe, ale nie tylko, ponieważ to też są rośliny owadożerne, rośliny ogrodowe, doniczkowe czy takie na plantacje. Produkujemy rośliny niskie, wysokie, każdego planu, zielone, czerwone, bardzo popularne ostatnio. No i rośliny in vitro są roślinami, które zdobywają coraz większą popularność. Ludzie już jakby ten towar dobrze poznali, są zachęceni i coraz częściej go kupują. Akwarystyka ewoluuje. Jak jeszcze pamiętam, za dzieciaka, to było 20 lat temu, to miałem takie akwarium ramowe z bardzo prostym, starym sprzętem. Tutaj pozwoliłem sobie zdjęcie zapożyczyć ze strony aquamania.mud.pl od Państwa Kociołkowskich. Nie wiem, czy Państwo pamiętają takie czasy właśnie, kiedy akwaria wyglądały w ten sposób. Były zamknięte w stalowej ramie, jeszcze uszczelniane kitem. Zamiast podłoża, jak teraz często używamy aktywnego, używaliśmy piasku, często z rzeki, czy tam gdzieś z lasu pobranego, zwykłego żwirku rzecznego. Też grzałki, cały osprzęt akwarystyczny był zupełnie inny niż mamy w tej chwili dostępny w sprzedaży. Jak jeszcze pamiętam, właśnie takie pierwsze filtry, jakie były, to były filtry wewnętrzne. Jeżeli ktoś miał kaskadę, to był super filtr, to było takie wow, coś, czym można było przed kolegami zaszpanować. Natomiast w tej chwili już to są takie elementy, które raczej są standardem. Częściej używamy filtrów kubełkowych, kiedyś właśnie w ogóle niepoznanych. One nam dają o wiele lepszą filtrację, lepiej tą wodę oczyszczają. Tak samo bardzo oświetlenie poszło do przodu. Mamy lampy bardzo oszczędne, LED-owe, które są w milionie różnych konfiguracji, także ta akwarystyka bardzo mocno ewoluuje. No tak chciałem tutaj właśnie pokazać zdjęcia akwarium kiedyś. No i teraz, jednak ta różnorodność nawet roślin, ryb dostępnych jest ogromna. Sama wiedza osób, które się zajmują akwariami. Aquascaping się pojawił, czyli sztuka tworzenia podwodnych ogrodów, jak to się mówi. Tutaj witamy przedstawiciela, pana Michała Adamka, czołówka polskiej akwarystyki. Także wszystkie właśnie te elementy akwarystyki ewoluują. No i rośliny tak samo nie zostają w tyle, też coś się z nimi zawsze dzieje. No i właśnie, 20 lat temu pamiętam rośliny, jakie były dostępne, to nużańce, kryptokoryny, moczarka, kabomba i właściwie nic więcej. To był cały asortyment, który można było dostać. W tej chwili rośliny są sprowadzane z każdego zagątka świata, Azja, Ameryka Południowa, Północna, Afryka. Także ten przekrój dostępnych gatunków jest naprawdę ogromny. Mamy rośliny bardzo niskie, te trawnikowe, które kiedyś w ogóle były nieosiągalne, nikt o tym nie mówił, nikt tego nie pokazywał. Teraz każdy takie coś chce mieć, no jednak ta akwarystyka, jak się na to patrzy, przynajmniej jak ja patrzę na takie akwaria, to sobie myślę, to jest to, co chcę mieć w domu. To jest świetny właśnie taki element wystroju każdego mieszkania i no to się po prostu ludziom podoba, oni też chcą mieć takie coś w domu. Jak się zmienia ta akwarystyka roślinna, jeżeli chodzi o sklepy, o sprzedaż? To, co w tej chwili znamy ze sklepów, to są akwaria kaskadowe, czyli woda przepływa z wyższego zbiornika do coraz niższego, no i tam trzymamy roślinki koszykowe. Są rośliny uprawiane w szklarniach emersyjnie, ponieważ jak już Państwo zapewne wiedzą, bo też ta wiedza akwarystów się z roku na rok zwiększa, polepsza, rośliny akwariowe są roślinami żyjącymi w porze w tropikach, gdzie jest pora deszczowa i pora sucha. One żyją w pewnym momencie pod wodą, a w pewnym momencie roku żyją ponad wodą, więc tworzą takie dwie formy, ta emersyjna i submersyjna. Stąd właśnie uprawa roślin w szklarni emersyjnie, gdzie rosną ponad wodą. No i dlaczego? Jest po prostu o wiele taniej i łatwiej. Jest mniejsze zapotrzebowanie na wodę, mniejsze zapotrzebowanie na światło, ponieważ jak wiemy, słup wody zabiera pewną ilość światła. Natomiast jeżeli uprawiamy je
bez wody, bez tego słupa wody, to światła do roślin dostaje się o wiele więcej. One też rosną szybciej, są łatwiejsze w transporcie, łodygi są sztywniejsze, tak samo liście, one się tak szybko nie niszczą, więc taką roślinę jest o wiele łatwiej wysłać niż taką uprawioną pod wodą. No i to jest właśnie taki typowy sklep akwarystyczny. Te zdjęcia sobie pozwoliłem zapożyczyć z internetu, z Google. Oby się nikt nie obraził. Ale to też ewoluuje. W Polsce tego jeszcze nie widzimy, ale na zachodzie to już się pojawia. Szczególnie jak obserwuję internet, to Włochy, Hiszpania, Portugalia, tam już się pojawiają. A, przepraszam. Jeszcze chciałem tutaj powiedzieć troszkę o zaletach i wadach kaskady. Przede wszystkim zaletą, kaskada generuje zalety dla osób kupujących rośliny. Ponieważ jeżeli sklep zamawia partię roślin, umieści je w wodzie, to jeżeli coś się z nimi stanie, są źle zahartowane, zbyt duży skok temperatury od transportu do ciepłej wody, te rośliny potrafią po prostu się zniszczyć, rozpuścić. Także tutaj tą stratę ponosi sklep. My tego jako kupujący nie podnosimy. Rośliny, które są w kaskadzie, już zaczynają transformować się do formy tej podwodnej. Czyli przechodzimy z tej formy szklarniowej, emersyjnej do formy podwodnej, czyli już pewną robotę robi za nas sklep. Natomiast takie są tego wady. To są wady właśnie dla sklepu, takie ekonomiczne. Dlatego, że każdą kaskadę trzeba w pewien sposób obsłużyć. Musimy wyczyścić szybki, zrobić podmianę wody, odmulanie, czyli jakiś taki serwis akwarystyczny musimy koło tego wykonać. Zagrożenie, jakie z tym jeszcze idzie, to glony. Takie rośliny, które otrzymujemy ze szklarni, są bez glonów, ale w kaskadzie mogą się tymi glonami pokryć i to też gdzieś tam w czasie może generować pewne straty. Sprzedawca taką roślinkę z wody musi nam wyjąć, zapakować i dopiero możemy ją kupić. To też jakby jest pewien koszt dla sklepu. No i też to utrudnienie dla kupującego, ponieważ on te roślinki nie może sobie wyjąć, dotknąć, obejrzeć. To wszystko musi zrobić za niego sprzedawca. No i dodatkowo koszty prądu i wody. No i teraz właśnie te rosnące koszty prądu też mogą tutaj wpływać na niekorzyść. I w dobie XXI wieku, kiedy musimy robić wszystko szybciej, taniej, lepiej, szukamy jakichś nowych rozwiązań. I tutaj właśnie to, co proponują na zachodzie i co do Polski na pewno wejdzie w ciągu kilku najbliższych lat. Rośliny są przechowywane tak samo, jak są uprawiane, czyli w terariach wysokiej wilgotności. Tutaj prezentuję Państwu takie terarium, gdzie na dole, nie wiem, czy to dobrze widać, tutaj jest woda, no i pewne gatunki, które muszą rosnąć pod wodą, są właśnie w ten sposób przechowywane. Natomiast na górze jest strefa takich kaskadek, gdzie przechowywane są rośliny i one są przechowywane w takiej formie, w jakiej przyjechały do sklepu, czyli właśnie w tej formie emersyjnej. Mają zapewnioną odpowiednią wilgotność, zraszanie, odpowiednie oświetlenie i temperaturę. I w ten sposób rośliny mogą być przechowywane o wiele dłużej. Nie ma takich problemów, że jakieś glony na nich osiądą i później jako kupujący te glony razem z rośliną do akwarium przyniesiemy. No i takie rośliny też możemy sobie sami wziąć do ręki, ponieważ tylko przesuwamy szybkę, wyjmujemy koszyczek, czytamy na etykietce, jakie są jej wymagania i bak do koszyka już jest nasza. Także no wydaje mi się, że to jest właśnie taka przyszłość akwarystyki roślinnej pod tym kątem handlowym, komercyjnym. No i to jest tylko kwestia lat, aż to przyjdzie do Polski i będzie takim standardem. Właśnie kaskady będą wypierane przez tego typu terraria do przechowywania roślin. Rośliny w koszykach są pewną jedną formą roślin handlowych dostępnych w sprzedaży, w sklepie. Mam jeszcze roślinki in vitro, które już na pewno wszyscy z Państwa znają. One rosną w takiej galaretce, w takim pewnym odżywczym żelu. I czym jest ten żel? Bo wiele osób mnie o to pyta, nie ma do końca świadomości, co jest w środku. Jest to pewna mieszanina różnych substancji. Są to wszystkie potrzebne do wzrostu pierwiastki, mikro, makroelementy. To musi być źródło węgla, czyli na ogół pewien cukier. Sacharoza, fruktoza, to mogą być właśnie cukry proste lub dwucukry. Witaminy,
ale nie takie jak kupujemy sobie, jak jesteśmy chorzy w pluszu, ponieważ kiedyś na pewnym forum akwarystycznym dostałem takie zapytanie, jakiś chłopak chciał robić in vitro sam w domu i pyta się mnie, czy taki właśnie tabletka plusz z witaminami, które bierzemy, jak jesteśmy chorzy, będzie dobra. To są właśnie takie witaminy. To są inne witaminy, to nie są takie. Do tego potrzebujemy hormonów roślinnych, czyli roślinnych regulatorów wzrostu. One powodują to, że dosłownie z fragmentów roślin, co za chwilę Państwu zaprezentuję, regenerują nam całe pędy, bardzo duże, takie bujne. Jakby to jest właśnie ich główna zasługa. I czynnikiem zestalającym jest agar, jest to substancja pozyskiwana z morskich krasnorostów, lub to mogą być też inne substancje zagęszczające pozyskiwane z bakterii. No tutaj widzimy właśnie te roślinki in vitro, roślinki XXI wieku. W pożywce agarowej. Rośliny in vitro są sterylne, prawda? To jest jakby ta ich zaleta. One nie posiadają na sobie żadnych bakterii, grzybów, glonów, ślimaków, pasożytów, ryb, wypławków. Nic takiego na nich się nie znajduje. Jak to osiągamy i czemu to jest takie ważne? Przeszkadzają nam troszkę. Każdą roślinę przed umieszczeniem w tej pożywce agarowej musimy tych wszystkich patogenów, grzybów, bakterii i tak dalej się pozbyć. Robimy to poprzez płukanie w różnych substancjach odkażających. No i uzyskujemy właśnie takie efekty, jakie widzieliśmy wcześniej. Jeżeli coś pójdzie nie tak, możemy dostać zakażenie takim na przykład ładnym białym grzybkiem, jak tutaj jest zaprezentowane na ilustracji. Mogą to być zakażenia bakteryjne. Tutaj na mnie bardzo ciekawa fotografia, ponieważ to jest żywy dowód na to, że bakterie się poruszają i w jaki sposób. Ponieważ jest grupa bakterii, która jest statyczna, a też są bakterie, które są, mają zdolność do poruszania. I tutaj widzimy takie jakby niteczki w tym żelu. Widać? I to właśnie jest droga, którą bakteria się poruszała. Także no, dla mnie to jest naprawdę bardzo fajne zdjęcie. I co więcej, bakterie na ogół się poruszają w wodzie. To jest ich naturalne środowisko tych bakterii, które są zdolne do poruszania. Natomiast w glebie czy w jakichś takich bardziej twardych podłożach jest to bardzo rzadkie zjawisko. No ale tutaj jest to właśnie fajnie zaprezentowane. Czyli jeżeli dajemy ciała, robimy coś nie tak, to mamy takie niekorzystne efekty. Na tym nam nic nie urośnie. Jak takie roślinki się produkuje? Jest na to kilka sposobów. Albo wycinamy sobie taki fragment rośliny, który zawiera merystemy, czyli kawałek łodyżki i to rozgałęzienie, gdzie wyrastają liście. Umieszczamy to w pożywce, czekamy od 3 do 6 tygodni, aż to wszystko nam zregeneruje, urośnie i dosłownie z takich fragmencików potem otrzymujemy ten kubek, o właśnie taki, pełny rośliny. Są też inne techniki. Możemy umieszczać kępki roślin, które też właśnie bardzo szybko nam dadzą wzrost do całego kubeczka. Tutaj jest zaprezentowany cały proces. To jest jakby ten kubeczek w momencie zerowym, kiedy już tutaj ktoś zaszczepił roślinę do tej pożywki agarowej. Zamykamy to, odkładamy na półkę, czekamy miesiąc. No i po miesiącu mamy coś takiego, właśnie z tych małych fragmencików. Tutaj jeszcze jest przykład Utricularii graminifolii. Ona jest też rozmnażana z takich kępek małych roślin. Ona jest akurat troszkę dłużej rosnąca. No i po około 2 miesiącach właśnie z tych takich małych kępeczek otrzymujemy cały gęsty kubek rośliny. I tutaj znowu to, co się dzieje w XXI wieku, szybciej, taniej, lepiej i tak dalej. Musimy po prostu za tym wszystkim nadążać. Do tej pory każdy pewnie kojarzy rośliny in vitro uprawiane w tej pożywce agarowej,
ze Stallone, one są właśnie tutaj, no, jest ta galaretka. Kiedyś pamiętam, jak pokazywałem na pewnym pokazie, jak się szybko czyści rośliny in vitro w przeciwieństwie do roślin koszykowych. No, tą watę trzeba dość długo wydłubywać, często się uszkadza system korzeniowy. To jest dość długotrwały proces. Jak pokazałem, jak się czyści z żelu, dosłownie odrywa się te kawałki żelu i to jest kilka sekund, mamy gotową roślinę do posadzenia, to ludzie mówili, wow, ale fajnie, ale szybko. Ale ostatnio słyszę takie głosy, że no fajnie, ale to długo schodzi. Już gdzieś tam ten klient się przyzwyczaił, że no to jest takim standardem i chciałby szybciej. No to co robimy? Musimy klientowi pokazać, że no da się jakoś go zadowolić. Więc żeby klienta zadowolić, robimy teraz pożywki płynne. To jest to samo, co jakby ten sam skład, który jest w pożywce agarowej, ale nie ma agaru. Czy też mamy te wszystkie mikro, makro elementy, źródło węgla, hormony roślinne, ale nie dajemy agaru. I dzięki temu możemy taką porcję wyjąć, tylko opłukać pod bieżącą wodą, albo nawet niekoniecznie, ponieważ już większość tych substancji z tej pożywki płynnej jest wykorzystana, więc ona nam zakwitu glonów w akwarium nie powinna generować. Sadzimy. To jest już błyskawiczny proces. Ale jakie są konieczne kolejne usprawnienia, udogodnienia? Jeżeli mamy taki kubeczek z pożywką płynną, on w transporcie, jeżeli go przewrócimy do góry nogami i będzie gdzieś tam się obijał podczas podróży firmą kurierską, to mimo wszystko, że to jest szczelnie zamknięte, to ta ciecz się wydostaje. No i paczka do klienta przychodzi cała rozmoczona, to wszystko jest takie zamoknięte, etykietki są też mokre, to wygląda dość nieestetycznie. I tutaj wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta, zaczęliśmy takie kubeczki foliować. Mamy folikę, ona jest fajna dlatego, że też daje większy wgląd w to, co jest w kubeczku. Bo to wieczko jest takie troszkę mleczne, nie jest takie do końca przezroczyste, natomiast folia daje o wiele fajniejszy efekt. No i też daje nam tą szczelność, nic tutaj nie wypływa. Co jest też dla sklepu ważne, jeżeli mamy roślinkę zamkniętą zgrzewem, to nikt nie podejdzie, nie otworzy i nie zamknie z powrotem tego wieczka. Jest taki duży problem w sklepach, ponieważ klienci przychodzą i chcą przez to właśnie mleczne wieczko zajrzeć, co jest w środku, więc otwierają, zamykają, a potem w sklepie ten towar się psuje, pleśnieje i są pretensje do producenta, że no jakiś kiepski towar, bo się szybko zepsuł. No ale właśnie, żeby tego uniknąć, zaczynamy wprowadzać takie opakowania zgrzewane. No też bym się chciał pochwalić, jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która to wprowadziła już do komercyjnej sprzedaży i to fajnie funkcjonuje, klienci są bardzo, bardzo zadowoleni. Także po prostu wszystko taniej, szybciej, lepiej, tak żeby klient był zadowolony. A co więcej, te rośliny z pożywki płynnej się lepiej przyjmują w akwarium, dlatego że to środowisko, w którym tutaj rosną, jest bardziej zbliżone do środowiska w akwarium, do tej wody. Także to jest jakiś taki kolejny atut. Ja akwarystykę roślinną i w ogóle to, co widzimy w sklepach, widzę w dwojaki sposób. Kiedyś wydawało mi się, że rośliny in vitro będą zdobywały coraz większy udział w rynku i będą wypierały rośliny w koszyczkach. Natomiast w tej chwili widzę to troszkę inaczej. To są rośliny, które się będą ciągle uzupełniały. Nigdy nie będzie tak, że będzie jedna forma wyparta przez drugą. I rośliny w koszyczkach i in vitro mają swoje wady i swoje zalety. Na pewno, jeżeli zaczynamy z nowym akwarium, fajnie zrobić to na roślinach z in vitro, ponieważ są bez glonów, bez ślimaków i tak dalej, więc mamy bardzo fajny materiał na start. Jeżeli mamy akwarium już dojrzałe, gdzie rośliny są wyrośnięte, jest ich bardzo dużo, to no nie oszukujmy się, ale jeżeli posadzimy w gąszczu tych naszych jakiś rotal, ludwigi albo innych roślin, takie maluchy, to sobie mogą nie poradzić, ponieważ no jednak są za małe, nie mają siły przebicia, no i nie wygrają konkurencji o światło i no i po prostu mogą się nie przyjąć, mogą nam umrzeć. Jeżeli je sadzimy już w takim akwarium dojrzałym, musimy wybrać takie miejsce, żeby też miał ten dostęp światła, żeby nic ich nie przygłuszało, nie tłumiło. No i wtedy mogą sobie fajnie funkcjonować, fajnie rosnąć. No ale to właśnie musimy robić z głową i z jakimś takim pomysłem. Yy,
Rośliny in vitro mają bardzo dużo zalet. O wadach oczywiście też za chwilkę jeszcze będę mówił. Przede wszystkim zaletą in vitro jest to, że z pewnej puli roślin w szklarni wybieramy sobie takie, które są najfajniejsze. Na przykład najszybciej rosną, albo mają jakiś taki zwarty pokrój, czy są odporne na pewne warunki środowiska. I z tej właśnie rośliny pobieramy określone fragmenty, tak jak pokazywałem wcześniej na slajdach. I in vitro, dlatego że to jest rozmnażanie wegetatywne, powtarza nam cechy właśnie tej wyjątkowej rośliny matecznej, tej, która się wybija spośród populacji. Czyli w in vitro uzyskujemy same takie rośliny elitarne, które są lepsze niż wszystkie inne. Rośliny są uwolnione od patogenów, tych właśnie wszystkich grzybów, bakterii, wypławków, stółbi, tego co się może gdzieś tam trafić z rośliną od innego akwarysty albo z uprawy koszykowej. Możemy je mnożyć niezależnie od warunków pogodowych. Zawsze mamy taką samą temperaturę, wilgotność w laboratorium i te warunki są powtarzalne. Natomiast jeżeli mamy uprawę jakąkolwiek inną, no to jednak gdzieś tam to nasłonecznienie, temperatury, zima, lato wpływają na tę uprawę i te rośliny są troszkę inne. No w in vitro jest po prostu powtarzalność. Rośliny mogą być też wolne od wirusów. To może akwarystów nie bardzo nigdy interesuje, ponieważ dostają już towar czysty, ale choroby wirusowe są bardzo poważnym problemem w uprawach szklarniowych, co in vitro można eliminować. Choroby wirusowe powodują różne jakieś takie zmiany na liściach, zawijanie, niszczenie, nekrozy. I to są pewne straty, które właśnie te choroby wirusowe generują. In vitro możemy za pomocą pewnych technik, czy chemicznych, czy termicznie możemy te wirusy eliminować. No i po prostu otrzymujemy bardzo fajny materiał albo dla akwarysty, albo dla szklarni do dalszego wzrostu już właśnie bez tych chorób. I co ciekawe też, bardzo często in vitro generuje nam nowe odmiany, co nie wiem, czy Państwo wiedzą. Tak naprawdę uprawa in vitro, pomimo że to jest tak sterylnie, tak się wydaje, właśnie fajnie, ale generuje dla rośliny bardzo duży stres. Jak pokazywałem, te stadia rozwojowe od tych takich małych zalążków do dużych kubeczków już przerośniętych tą biomasą roślinną, to właśnie ta intensywność tych mikro, makroelementów, hormonów roślinnych wpływa na to, że ta roślina jest poddana tak naprawdę ogromnemu stresowi. No i też ta roślina, pomimo że jest wegetatywnie rozmnażana, czyli jakby powtarza cechy rośliny matecznej, to jedna gałązka na pewną pulę pod wpływem tego stresu może się zmienić. To jest taka jakby pewna forma ewolucji tej rośliny i przystosowania się do warunków panujących w tym kubeczku. I najprawdopodobniej właśnie w ten sposób powstała forma karłowa kryptokoryny lutea i to jest kryptokoryna lutea hobbit. Taka mniejsza, wolno rosnąca forma. I właśnie te wszystkie rośliny takie skarłowaciałe to są na ogół formy powstałe albo in vitro właśnie przez te warunki stresowe, albo jedna roślina na tysiące w szklarni się trafiła inna i ją po prostu chcemy potem dalej powielać i ona już te nowe cechy zachowuje. Także no właśnie in vitro jest też o tyle fajne, że generuje nam takie nowe formy. No oczywiście raz na dwa lata powiedzmy, nie przy jakiejś dużej uprawie. Jeżeli kupujemy roślinkę in vitro, możemy ją dość długo przechowywać i oczekiwać na moment, kiedy nam się zachce to akwarium już wystartować czy posadzić. Dopóki kubeczka nie otwieramy, możemy spokojnie przez tydzień, dwa, jeżeli mamy świeży kubek ze sklepu, jeszcze go przechowywać. Wystarczy jakaś chłodniejsza temperatura, trochę światła i po prostu ta roślinka może sobie czekać na posadzenie. One mają dzięki temu właśnie intensywnemu nawożeniu w żelu bogaty zasób substancji odżywczych już w tkankach i dzięki temu posadzeniu też mają taki szybszy, intensywny start. No to o czym mówiłem, to właśnie nie ma tych glonów, ślimaków, chorób ryb, pasożytów. Mamy bardzo duże porcje roślin za dość niską cenę, chociaż są bardzo małe. Te rośliny jest dużo, ale jest bardzo niska. Rośliny w koszykach akurat tu mają przewagę, że kupując koszyk dostajemy już dużą, fajną sadzonkę, którą możemy posadzić, już ją widzimy. To nie ma tego momentu, kiedy oczekujemy na jej wzrost, tylko że dostajemy fajny, duży efekt. No i do uprawy takich roślin nie używamy środków ochrony roślin, czy żadnych pestycydów, herbicydów, fungicydów. Są to rośliny właśnie bez takiej cięższej chemii.
co w przypadku krewetkariów jest też naprawdę dużą zaletą, ponieważ no, krewetki są wrażliwe na takie różne czynniki chemiczne, no i często niewypłukane rośliny koszykowe potrafią nam krewetki zabić. Natomiast te rośliny in vitro są o wiele bezpieczniejsze. Także właśnie rośliny i koszykowe, i żelowe mają te swoje wady, zalety. No na pewno to, że in vitro mamy rośliny czyste, bez ślimaków, bez glonów, dość szybko adaptujące się do warunków wodnych. Dodatkowo właśnie to, że są uprawiane w bardzo wysokiej wilgotności, też jakby tą aklimatyzację nam trochę ułatwia i przyspiesza. No ale są niskie, prawda? Gdzieś tam nie zawsze możemy je posadzić, nie w każdym miejscu. No to jest na pewno ich wada i tutaj wchodzą nam rośliny koszykowe, które na pewno tą lukę nam wypełnią. O, przepraszam. I tak jak właśnie pokazywałem, to terrarium do przechowywania roślin. Tutaj pojawia się znowu taka super, świetny sposób na to, żeby rośliny przechowywać w lepszy, tańszy sposób i też bez strat na jakości dla klienta. Także łącząc przechowywanie roślin w takich terrariach i to, co się też pojawia w uprawie in vitro, że rośliny przechowujemy w małych chłodziarkach, czasami nawet większych, takich jak się kupuje piwo w sklepie jakimś monopolowym. Dzięki zachowaniu tej niższej temperatury roślina może być przechowywana, pewne gatunki oczywiście, nawet około roku, więc to też jest, wydaje mi się, dość długi okres. Także nowe sposoby przechowywania roślin na pewno się będą w sklepach pojawiały i będą wypierały te tradycyjne sposoby. No i to jest kwestia, podejrzewam, 5 lat, aż chłodziarki do przechowywania roślin in vitro i te terraria będą standardem. No i sklepy idąc dalej za ciosem, z akwariów ramowych, które kiedyś oferowały, poprzez teraz akwaria naturalne, ze szkłem OptiWhite, które też już staje się standardem, zrobią ten nowy krok, nowy etap się pojawi. No i bynajmniej ja tak widzę właśnie akwarystykę i przyszłość sklepów w ciągu najbliższych lat. Dziękuję bardzo za uwagę.